Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku rozpakuję Wam piec kondensujący firmy Termet. W filmie zobaczycie, jak taki piec w środku wygląda i opowiem Wam pokrótce, jak ten piec działa. Jest to dokładnie piec Termet Gold Plus 25. W zależności od tego, ile potrzeba tego ciepła, piec posiada modulowany palnik, który może pracować w zakresie od 3 do 25 kW. Ten piec jest w dwóch wersjach, jako wersja dwufunkcyjna, czyli może podgrzewać ciepłą wodę użytkową oraz ogrzewać dom czy mieszkanie. Jeżeli chodzi o ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, no to może on maksymalnie ogrzać 13 litrów na minutę o 30 stopni. Czyli jak mamy wodę w wodociągu 5 stopni, no to on maksymalnie może podgrzać do 35 stopni tą wodę, jeśli przepływ nie jest większy niż 13 litrów na minutę. Dlatego ja wybrałem piec jednofunkcyjny z możliwością podgrzewania zasobnika wody. Zasobnik wody musi mieć wewnątrz wężownicę i piec grzeje albo grzejniki w pomieszczeniu, albo tą wężownicę w środku pojemnika na ciepłą wodę użytkową. W moim przypadku ten piec będzie pracował z zasobnikiem wody o pojemności 250 litrów i z dwoma wężownicami. Pierwsza wężownica znajduje się wyżej w zbiorniku i będzie ona podłączona do tego pieca. Wężownica, która znajduje się na dole zbiornika, planuje ją w przyszłości podłączyć do paneli solarnych, żeby dobrze wszystko dobrać pod dany dom i użytkowników tej ciepłej wody użytkowej, no to wszystko trzeba przeliczyć. Aby łatwo wyciągnąć piec z opakowania, no to producent przygotował tutaj takie specjalne paski. Ja wyciągnąłem sobie ten piec na stół, żeby Wam pokazać dokładnie, jak on jest zbudowany. W górnej części pieca znajduje się przyłącze do komina. Jest ono zbudowane w ten sposób, że w środku mamy otwór spalinowy, czyli ten otwór 60 mm średnicy. No to jest otwór spalinowy, którym spaliny będą opuszczały komorę spalania. Ten rodzaj przyłącza to jest rura w rurze, czyli ta rura 60 mm średnicy znajduje się w większej rurze o średnicy 100 mm. Przestrzeń między tą rurą mniejszą a większą będzie dla powietrza świeżego, które jest potrzebne do stworzenia mieszanki, która będzie spalała się w komorze spalania. Jeżeli chodzi o piece kondensujące, no to trzeba do takiego pieca podłączyć specjalny komin. Najlepiej ze stali kwasoodpornej, wtedy mamy pewność, że ten komin posłuży nam bardzo długo. Jeżeli ktoś ma czysty komin, no to może zrobić w ten sposób, że podłączy tą podwójną rurę do komina, a w środku komina już poprowadzi tylko tą rurę cienką 60 nad komin. I tak można zrobić, jeżeli mamy czysty komin. Jeżeli wcześniej w tym kominie był podłączony jakiś piec, na przykład na paliwo stałe, no to komin jest brudny i gdybyśmy w ten sposób podłączyli ten komin, no to szybko elementy tego pieca by się zanieczyściły i piec uległby uszkodzeniu. Dlatego ja w moim przypadku będę musiał tą rurą podwójną wyjechać aż na górę komina. I tu o tyle jest dobra sytuacja, że ta rura podwójna do tego pieca jest średnicy 100 mm, czyli prawdopodobnie bez żadnych kłopotów będę mógł wsunąć tą rurę od góry komina na dół. Jeżeli ta rura by była o wiele grubsza, no to mogłoby się okazać, że są problemy przy wpuszczaniu tej rury przez komin od góry aż do miejsca podłączenia z tym piecem. Na górnej części pieca znajduje się też przykręcany na cztery śruby taki wziernik, przez który możemy zobaczyć wnętrze jak gdyby tego kanału powietrza świeżego. W dolnej części pieca znajdują się przyłącza. Wszystko jest ładnie jak gdyby opisane. Po prawej stronie mamy powrót zimnej wody z grzejników. Przyłącze oznaczone niebieskim kranikiem, no to jest powrót zimnej wody z zasobnika ciepłej wody użytkowej. Po środku tych przyłączy mamy podłączenie gazowe. Przyłącze oznaczone
czerwonym kranikiem, no to jest wyjście ciepłej wody do zasobnika ciepłej wody użytkowej. Przyłącze oznaczone znaczkiem takiego grzejnika czerwonego, no to jest wyjście ciepłej wody na obiekt centralnego ogrzewania. Piec kondensujący najlepiej radzi sobie z ogrzewaniem podłogowym i przewymiarowanymi grzejnikami. Teraz Wam opowiem, o co chodzi. Żeby piec kondensacyjny miał dużą sprawność, czyli jak najwięcej ciepła odzyskał ze spalonego paliwa, no to na powrocie do takiego pieca musi być jak najniższa możliwa temperatura powrotu wody z centralnego ogrzewania. Jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, no to ogrzewanie podłogowe samo w sobie jest jak gdyby niskotemperaturowe i dzięki temu ten piec kondensujący będzie pracował z największą sprawnością. Dla przykładu, gdybyśmy mieli dwa pokoje o tych samych wymiarach i tych samych właściwościach termicznych i w jednym pokoju byłby grzejnik mały, a w drugim pokoju byłby ten grzejnik trzy razy większy, no to piec, żeby dogrzać to pomieszczenie, gdzie jest mały grzejnik, będzie musiał podnieść parametry pracy na przykład do 75 stopni i na powrocie będzie miał 65 stopni Celsjusza. Co za tym idzie, nie będzie odzyskiwał ciepła od tej pary i całe to ciepło, które można by było odzyskać od spalin, zostanie wyrzucone przez komin do natury. Natomiast przy tym grzejniku trzy razy większym będziemy mogli obniżyć parametry grzania na przykład do 45 i na powrocie będziemy mieli 35 stopni. I wtedy ten piec będzie mógł pracować z większą wydajnością, sprawnością. I tutaj też trzeba wszystko przeliczyć, ponieważ trzy razy większy grzejnik, no to jest większy koszt podczas zakupu. I może się okazać, że koszt zakupu będzie tak duży przewymiarowanego grzejnika, że zyski z oszczędności na spalaniu tego paliwa gazowego będą mniejsze niż na przykład różnica między małym grzejnikiem a dużym. Ja robiłem w ten sposób, że jeżeli któryś grzejnik nadawał się już do wymiany, no to wymieniałem go na grzejnik maksymalny, jaki mogę zmieścić w danym miejscu i zamiast dwupłytowego brałem trzypłytowy z maksymalną liczbą lamelek. Jeżeli chodzi o łazienkę, no to zamontowałem ogrzewanie podłogowe, żeby jeszcze obniżyć tą temperaturę na powrocie do pieca. Przykład z tym małym i dużym grzejnikiem, no to jest czysto teoretyczny. Bardzo chciałbym uzyskać temperaturę na powrocie 35 stopni, ale czy to mi się uda, no to sprawdzę dopiero po założeniu tego pieca. Jeżeli Wy macie jeszcze jakieś patenty, żeby obniżyć temperaturę na powrocie, no to proszę piszcie je w komentarzu. I tutaj od razu mówię, gdybym teraz budował dom od nowa, no to postarałbym się o to, żeby to był dom pasywny plus, czyli żeby więcej energii oddawał niż potrzebuje na ogrzewanie. I wtedy nie przejmowałbym się kominem, nie przejmowałbym się grzejnikami, po prostu dom sam w sobie byłby tak ciepły i tak zbudowany z takimi instalacjami czy tam pompą ciepła, żebym po prostu nie musiał budować komina i instalacji centralnego ogrzewania. No i tutaj też musicie się po prostu pochylić na tym, czy tak naprawdę chcecie kupić stary dom, który nie jest pasywny. I tu trzeba po prostu siąść z kartką, wyznaczyć sobie jakiś termin, jak długo chcecie użytkować taki dom i czy po prostu te ceny ogrzewania nie zjedzą po prostu korzyści z zakupu kupu tańszego, nieocieplonego domu. Z przodu pieca znajduje się maskownica wykonana z blachy pomalowanej na biało. Na dole znajduje się panel sterowania. Panel sterowania jest przykręcony przy pomocy dwóch śrub. Można go po prostu ściągnąć i mieć dostęp do elementów wykonawczych tego pieca. Po prawej stronie mamy pompę głównego obiegu. W miejscu wejścia i wyjścia podłączenia do centralnego ogrzewania znajduje się zawór, który jest w stanie przełączać między ogrzewaniem centralnym a ogrzewaniem zasobnika wody. W miejscu, gdzie podłączamy gaz, znajduje się elektrozawór, który zabezpiecza całe urządzenie przed wypływem gazu. W piecu znajduje się także zawór bezpieczeństwa, który w razie, gdy na przykład ciśnienie w układzie centralnego ogrzewania wzrośnie, no to wyrzuci nadmiar wody i nie
nie doprowadzi do wysadzenia pieca. W środku pieca znajduje się komora, która jest wyłożona filcem w celu ograniczenia hałasu, jaki powstaje podczas spalania i wdmuchiwania powietrza palnikowego. Po odkręceniu czterech śrub można ściągnąć tą osłonę i zobaczyć, co znajduje się w środku. W środku mamy komorę spalania, wentylator, który nadmuchuje powietrze palnikowe, zapalajkę, która zapala przy pomocy iskry mieszankę w piecu. W komorze i na zewnątrz znajduje się szereg czujników, które czuwają nad bezpieczeństwem tego urządzenia. Z komory spalania przy pomocy elastycznego przewodu odprowadzony jest też kondensat, czyli to, co skropli się w kominie, ma wpłynąć właśnie do tej komory spalania i poprzez tą rurkę wydostać się do kanalizacji. Na tylnej ścianie pieca znajduje się naczynie przeponowe 6-litrowe, które ma za zadanie kompensować zmiany objętości cieczy podczas nagrzewania i chłodzenia się. W moim przypadku ja będę musiał dołożyć jeszcze ekstra naczynie przeponowym, ponieważ te 6 litrów może nie wystarczyć do instalacji centralnego ogrzewania, którą ja posiadam. Napiszcie w komentarzu, jeżeli używacie tego pieca, jak u Was się sprawuje i jaki będzie najlepszy sterownik do sterowania temperaturą do tego pieca. To tyle w tym filmiku, a ja zapraszam Was na obejrzenie filmu, jak zaoszczędzić na ogrzewaniu. Cześć!